ukazał się, nie wiadomo, czy jako odgrzewany kotlet, czy jako nowy materiał, rozmowa pana Krajskiego z księdzem arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą, natomiast książki, które tam kiedyś ksiądz arcybiskup za sprawą pana Krajskiego napisał, no i tam jest to wyraźne wezwanie takie do tego, że będziemy prześladowani, ale przede wszystkim te takie radosne sformułowania z ust księdza arcybiskupa o tym, że Sobór Watykański był, nie miał żadnego Ducha Świętego jako ojca, tylko diabła, że był pod inspiracją diabelską prowadzony, o posoborowych tam papieżach mówi, niegodziwcach, czy nie pada z perspektywy Jan Paweł bezpośrednio, ale odważnie ksiądz arcybiskup mówi o posoborowych papieżach. Także trzeba to cierpienie przyjmować. My jesteśmy jak bardzo osłabieni przez to, że jesteśmy jako ofiary, katolicy ofiary zwiedzenia posoborowego. Katolicy oszukani posoborowie. Ale to, że nas Pan Jezus do mszy świętej w Rycie Rzymskim, do nauki katolickiej znalazł, to ma jako jedno ze źródeł, że mimo wszystko w tym posoborowiu chcieliśmy dobrze obowiązki, w które wierzyliśmy są katolickimi, spełnić. W takiej czy mniejszej mierze. Zasadniczo tak było. Prosto mówiąc, byliśmy chodzącym do kościoła. Wśród tych ludzi nie wszyscy tacy są. To są czyści liberałowie. W Poznaniu no powiedziałem, że będę walczyć o krzyż i krzyż przynajmniej jak tam przychodziliśmy do kościoła, to na posoborowym stole stał. Czy to nas ma cieszyć? Nie, chodzi o to, że samo w sobie nie, bo to jest zbyt mało, ale jest jakiś znak, że ten krzyż postawili. To ktoś przysłał zdjęcia z oratorium świętej rodziny z Bydgoszczy. I no, albo nas wzrok myli i pamięć zawodzi, albo nie. To znaczy pięknie jest oznaczone miejsce przy wejściu do tego oratorium świętej rodziny, krzyż na drzwiach wchodzących przy tym klubie karate, więc taki zewnętrzny znak dla ludzi, którzy to widzą, że to jest miejsce oddane wierze katolickiej i chwale Pana Boga, a nie taka konspiracja i banie się ludzi tego świata. No i teraz co? Czy można oczekiwać, że ksiądz Dariusz Kowalczyk, czy jeżeli by to się stało w wyniku słów, które ja mówiłem, że będzie mi dziękować, czy coś takiego? No nie ma takiej potrzeby. Ważne, że to jest. Ale może być tak, że rzeczywiście te słowa, które mówiłem, miały jakieś znaczenie. No i tutaj być może dla tych, którzy dzisiaj mnie karają do sądu, wołają na policję czy do więzienia, też będą miały znaczenie gdzieś tam za jakiś czas. Wartość posoborowia ma taką wartość, że to jest, no to jest ścierwo po prostu, to jest ścierwo. I ludzie, którzy się w posoborowiu, te moje ciotki wszystkie na szkolnej, Ola, Edelburga, Frydryszak i te dzieci, tam dzieci kupę mają, pięcioro dzieci, wszystko przy nowej mszy, no to już wnuki w tym rosną. Aż żal.